Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z mniej popularnych gatunków, chociaż to jeden z pierwszych gatunków z rodziny tęczankowatych trzymany w akwariach. Łagodna i wytrzymała rybka tęczanka czarnobrzeżona lub tęczanka większa. Melanotaenia nigras. To są wesołe, bardzo aktywne, łagodne i wytrzymałe ławicowe rybki, niepodobne swoją budową ciała do tęczanek. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnianie miłości do akwarystyki. Tęczanki czarnobrzeżone pochodzą z północnej Australii. Zamieszkują bogate roślinnością rzeki, strumienia, jeziora i bagna z twardą wodą i kamienistym podłożem. Gatunek ten jest typowym przykładem ryb wtórnie słodkowodnych, przodkowie których zamieszkiwali wody morskie. Pochodzenie gatunku sprawia, że muszą być trzymane w specyficznych warunkach. Preferuję regiony z zatopionymi gałęziami, korzeniami i zaczepami. Po raz pierwszy gatunek opisał Richardson w 1843 roku, a do Europy trafili w 1927 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek, ponieważ chociaż są bardzo łagodne, atrakcyjnie obarwione, ale bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia i wahania parametrów wody. Wysoka jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu tęczanek. Tęczanki czarnobrzeżone to są słodkowodne rybki ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników w stosunku na jednego samca jedna samiczka lub z nieznaczną przewagą samic, ponieważ samce często lubią rywalizować między sobą. Warto zaznaczyć, że w większej grupie tęczanki czarnobrzeżone nie tylko prezentują się ciekawym, ale także pokazują bardziej naturalne zachowanie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc w akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 120 litrów. W akwariach samce dorastają do 9, a samiczki do 6 cm. Płodność osiągają w wieku 7-8 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Tęczanki czarnobrzeżone mają wydłużone, boczne spłaszczone, zielonkawo-brązowe ciało z dwoma pletwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną. Od otworu gębowego do nasady ogona biegnie ciemna pręga, dzieląca ciało na srebrzysty brzuch i niebieskawo-srebrną górę. Obie pletwy grzbietowe niebieskawe i obrzeżone na brązowo, a pletwa odbytowa srebrzysta przechodząca w jasno-czerwony i obrzeżona na czarno. Rozróżnienie płci nie jest trudne. Samce są większe, jaskrawie ubarwione, a pierwsze promienie pierwszej pletwy grzbietowej wydłużone. Pletwy grzbietowe odbytowa u samców mają czerwony odcień i obrzeżone na czarno, a u samiczek przezroczyste. W swoim naturalnym środowisku tęczanki czarnobrzeżone preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Akwarium powinien być obsadzony roślinami tak, żeby ryby miały dużo wolne przestrzenie do pływania. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie i gałęzie. Tylna i boczne części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast przednia część bez roślin, żeby rybki miały dużo wolne przestrzenie do pływania. Światło powinno być rozpraszone, a akwarium zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ rybki są bardzo skoczne. System filtrujący powinien być bardzo skuteczny i powodujący dość wyczuwalny przepływ wody. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 30%.
Podmiany wody należy dokonywać tak często, jak to możliwe. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Optymalne parametry wody: temperatura 22-25, pH od 6 do 7,5, GH od 10 do 22. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na twardość wody. Takie środowisko można uzyskać, dodając do wody niewielką ilość soli morskiej, jedną łyżeczkę na 10 litrów, oraz umieszczając w akwarium w papienie. W naturalnym środowisku tęczanki czarnobrzeżone odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rulecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Koniecznie dietę trzeba uzupełnić pokarmem roślinnym, na przykład spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi, suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Tęczanek czarnobrzeżonych najlepiej trzymać w akwarium gatunkowym ze względu na wymagania gatunku co do parametru wody. Rozmnażanie. Rozmnażanie tęczanek czarnobrzeżonych nie jest trudne. Ze względu na temperament ryb, zbiornik targiskowy powinien być w przypadku jednej pary około 30 litrów, a w przypadku większej grupy około 50 litrów. Poziom wody w zbiorniku powinien być około 15-20 cm. Do zbiornika wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasyca na rybku. Do zbiornika wkładamy również drobnolistne rośliny, najlepiej mech jałajski lub sztuczny mop akwarystyczny. Niezbędna aeracja używania wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnia. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Tarlaków w proporcji na jednego samca 2-3 samiczki przenosimy do zbiornika tarliskowego. Tarlo odbywa się partiami i może potrwać do 2 tygodni. W ciągu pierwszego dnia jedna samiczka odkłada do 150 jaj. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Tarlaku trzeba karmić żywymi lub mrożonymi pokarmami. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z pchem przynosić do innego zbiornika, w którym również powinien być filtr, a do zbiornika tarliskowego dokładać mech jałajski. Wylęk następuje po 80 dniach w zależności od temperatury. Na rybek drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelem. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Warto zaznaczyć, że opadający pokarm nie będzie właściwy, ponieważ na rybek pływa przy powierzchni. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na karmienie artemią. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązek akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zapraszam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.